Cześć, witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj chciałem wam pokazać funkcje, które już dawno prosiliście. Jakoś nie było czasu, z drugiej strony też zapominałem, więc to moja wina. Ale tak naprawdę chciałem wam dzisiaj wszystkie funkcje wiadomości pokazać. Ja tylko sobie uruchomię wiadomości, żeby wam nie pokazywać moich numerów. No i mamy ustawienia wiadomości. Teraz tak, pytaliście właśnie odnośnie tych wszystkich funkcji, które tutaj mamy. Pierwsza rzecz, może za chwilę przejdziemy do tego u góry, co mamy, ale to jest tylko prosta rzecz, że możemy domyślną aplikację do wysyłania wiadomości ustawić i generalnie chodzi o to, że no teraz wiadomości również można odbierać w Hangoutsach, więc w razie jakbyśmy to zmienili, to możemy to zawsze przełączać. W Androidzie 4.4.2 no fajnie pomyślano, że są po prostu przyciski odpowiednie do tego, żeby przełączać się między tymi wiadomościami. Wcześniej tego nie było i było trzeba na przykład odinstalować jakąś aplikację, żeby druga zadziałała. Pierwsza rzecz, szablony SMS. To możecie sobie tutaj dodawać w momencie, kiedy macie połączenie i odrzucacie połączenie, to znaczy macie połączenie i chcecie je odrzucić, to wyciągacie taką belkę z góry i klikacie, którą wiadomość. Automatycznie połączenie jest odrzucone i ta wiadomość jest do tutaj dzwoniącego wysłana, więc bardzo fajna rzecz. Ja korzystam z tego, zresztą widzieliście film na zegarku, no bo to jest jeszcze łatwiej, wtedy nie muszę telefonu wyciągać. Druga rzecz, tutaj też sobie ustawiłem tryb bąbelków. Nie zmieniło się to zbyt dużo, nie doszło jakoś więcej tych bąbelków. Szkoda, że nie można tego ściągać sobie dodatkowych jakichś paczek. Przynajmniej nie widziałem, żeby można było. Styl tła. Ja mam taki szary ustawiony, są też jaśniejsze. I oczywiście mam możliwość dodania własnego zdjęcia, więc coś takiego fajnego miałem na Samsungu Galaxy S4. Można sobie dodać po prostu własne zdjęcie jakieś i zrobić gdzieś tam w jakimś programie, żeby był taki ładny blur i wtedy wszystko wygląda tak, jakby było w tle. To również polecam. Widoczność podziału. To w momencie, kiedy mam wiadomość, SMS i obrócimy sobie telefon w poziomie, to w tym momencie ja zobaczę, czy mam jakiegoś SMS-a, żeby wam to pokazać. Takiego, który... Mogę. Nie, tego nie mogę pokazać. No. Funkcja My Wallet nie jest zgodna jeszcze z moim z moim po prostu tutaj telefonem, więc niestety tutaj mamy podział taki, że mamy wiadomość z jednej strony, z drugiej strony mamy wszystkie SMS-y i tak dalej, więc tu nic ciekawego zresztą nie ma. Więc tak to właśnie wygląda i to jest ta opcja, o której wam mówiłem. Przejdźmy sobie do ustawień w takim razie z powrotem. Jeśli chodzi o ustawienia dalej, to mamy uszy, klawisz głośności. Możemy sobie po prostu powiększać pewne wiadomości i pomniejszać czcionkę za pomocą głośności. Jesteśmy tutaj, powiększamy, pomniejszamy. No to jest akurat bardzo fajne również. Dalej, przejdźmy sobie dalej, bo tutaj jednak muszę przeskakiwać między tymi opcjami. To nie jest takie do końca wygodne. Co mamy dalej? Przepraszam, dodaj podpis. No to wiadomo, można dodać sobie podpis, to zajmuje zawsze trochę miejsca. Jeśli chodzi o SMS-y, raporty, później mamy całe centrum, tryb wprowadzania. Jeżeli tutaj zrobicie sobie alfabet GSM, no to nie będzie wam wprowadzał polskich znaków. Wtedy ominiecie te wszystkie długie tasiemce i przekształcanie wiadomości do MMS ze względu na polskie znaki, które czasami tam zajmuje po 70 znaków. Zresztą ktoś chyba na blogu ładnie to opisał u mnie w jednym z komentarzy, więc fajnie. Odnośnie MMS-ów to są raporty odczytu, automatyczne pobieranie w roamingu, tworzenie i alarm MMS. Możemy po prostu zaznaczyć, że to znaczy to nam się zmienia, że mamy SMS, a później MMS mamy, jeżeli przekroczymy znaki, ale może być też jakiś alarm do tego. Jeśli chodzi o więcej funkcji, to WAPUSH, to chyba tutaj nic więcej nie zmieniamy. Tryby ustawienia, jeśli chodzi o powiadomienia, mamy podgląd wiadomości, możemy to zrobić, żeby nie pojawiała nam się wiadomość tutaj cała, tylko koperta na pasku. W tym momencie nie widzimy, kto napisał i tak dalej. I też na przykład jakbym dostał teraz SMS-a, to nikt nie będzie tego widział. Dźwięk wiadomości pod powtórzenie raz możemy sobie zrobić co 2 minuty na przykład. No i mamy ustawienie spamu, gdzie możemy dodać sobie numery konkretne, jeżeli ktoś nas tam stalkuje, albo nieznanych nadawców, jeżeli po prostu nie mamy kogoś numeru i tak właśnie byśmy chcieli, żeby to wyglądało. To są te ważniejsze rzeczy i teraz mamy jeszcze coś ciekawego. Kolejne rzeczy ciekawe to mamy zablokowane wiadomości, czyli możemy sobie takie wiadomości blokować. Mamy zaplanowane wiadomości i wiadomości typu spam. Zaplanowane wiadomości to jest o tyle fajne, że
tutaj pojawią nam się wszystkie wiadomości, które są zaplanowane gdzieś na później. A żeby zaplanować wiadomość na później, to wystarczy zrobić sobie. Dodajemy sobie jakiegoś odbiorcę. Ja sobie dodam 1, 2, 3, żeby nie było. Wpisz wiadomość. Robimy sobie wpisz wiadomość jakąś. I teraz w ustawieniach robimy sobie planowanie. I robimy sobie, o której godzinie ma to wysłać. To jest o tyle fajne, że jeżeli na przykład dziewczyna nas kontroluje, czy chłopak nas kontroluje i chcemy, że jesteśmy o 12 w domu, idziemy spać, wysyłamy, ustawiamy sobie wiadomość na 12 w nocy po imprezie i nie bardzo musimy o tym pamiętać. SMS sam się wysyła do nadawcy, więc jak najbardziej. Oczywiście zróbcie tam 12.02, żeby nie było, że tak punktualnie piszecie. I to jest kolejna rzecz. Jeśli chodzi o planowanie, to jest też bardzo fajna funkcja. Ja jakoś nie korzystam z niej zbytnie często, ale mimo wszystko. Oczywiście tutaj sobie zmieniamy czcionki, dodajemy emotikonki. Tutaj dodajemy sobie oczywiście wszystkiego rodzaju załączniki. W tym momencie pojawia nam się MMS. Tutaj możemy sobie dodać temat. To nam się też przekształci chyba na MMS. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o te takie funkcje. I teraz tak. Mamy również coś takiego jak wersje robocze wiadomości. Po prostu tam, gdzie mamy wszędzie chociażby spację dodaną, widzicie, wersja robocza jest, to w tym momencie po prostu to jest już wersja robocza i one wszystkie wyświetlą się po włączeniu wiadomości. Zablokowane wiadomości, ja sobie tylko zobaczę. Ja tu nie mam żadnych zablokowanych wiadomości, ale czy można jakąś wiadomość zablokować? Po przytrzymaniu numeru tutaj pierwszego możemy sobie usunąć, dodać do kontaktów lub dodać do numeru właśnie spamu. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o ustawienia. Oczywiście w konkretnych wiadomościach, jeżeli mamy, zróbmy, wyślijmy sobie tą wiadomość, w takim razie to nam przyjdzie, że po prostu niestety nie doręczono tak dalej. Ale jeśli chodzi o wiadomości, to tutaj chyba wszystko możemy sobie dodać do numerów spamu, ale nie wiem, jak to zablokować, szczerze powiedziawszy. Możemy chyba zablokować numer konkretny w tym momencie, aha, tam w tej opcji, jeżeli zablokujemy, to wtedy tam nam się to wyświetli. Oczywiście jeżeli wyślemy sobie jakąś wiadomość, to możemy sobie to przekopiować do karty pamięci SIM, nie wiem, kto to w ogóle robi. I szczegóły, o, tu mamy zablokuj, udostępnij dalej, czy kopiuj tekst, wyświetlij szczegóły, no i wysłano i raport doręczenia żądane, ale nie otrzymano, no bo nie ma takiego numeru, więc nie dostaniemy tego. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o wiadomości. Nie wiem, czy coś jeszcze mógłbym tutaj poruszyć. Sprawdzę jeszcze rozmiar czcionki, ustawienia, usuń wątki. To chyba wszystko, jeśli chodzi o ustawienia SMS-ów. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w ten sposób. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.